przede mną siedzi człowiek, który najprawdopodobniej jest autorem najbardziej zaskakującego, już nie debiutu, ale jednak krążka polskiego w tym roku. Tomek Makowiecki, gdyby ktoś nie poznał jeszcze po głosie, bo z twarzy to raczej postać znajoma, choć dawno cię nie było, dawno nie mieliśmy okazji cię oglądać w różnych dziwnych miejscach. No nie. I w tych niedziwnych telewizyjnych też nie. Też nie. Dobrze ci z tym? No bardzo dobrze. W zasadzie, wiesz, no być może cały czas mnie nie będziesz oglądała w żadnych, wiesz, mainstreamowych mediach. No dobra, ale wydajesz płytę. To no. Zobowiązuje. Do? Promocji? Do promocji, do tego, żeby... Dobywania, do pojawiania się. Czy wiesz, to nie wiem, czy dobywania, bo ja nie jestem akurat zwolennikiem tego, żeby promować swoje rzeczy przez bywanie i pokazywanie się, no ale tu gdzieniegdzie będziesz musiał iść powiedzieć coś, prawda? No wiesz, to są jakieś takie rutynowe działania po prostu, natomiast dla mnie najistotniejszą formą promocji jest granie na żywo, koncertów, docieranie do ludzi na żywo i to jest najlepsza forma promocji, moim zdaniem. I będzie dużo tych koncertów, obiecujesz nam? To jest coś, do czego dążę. Będzie dużo tych koncertów, bo chcę jak najwięcej tych koncertów grać. Niedługo będziemy przygotowywać koncert promocyjny, natomiast zaczynamy już powoli ustawiać trasę koncertową całą, taką faktycznie z prawdziwego zdarzenia, która się zacznie w przyszłym roku, w marcu. Powiedz mi, jak to jest, bo ja przeczytałam, że wy już ten materiał rozegraliście sobie na koncercie w Katowicach. Tak. My już zagraliśmy kilka koncertów z tym materiałem. Ale ten katowicki koncert był o tyle ciekawy, że był to pierwszy. Tak. Z tym materiałem, na który zabrakło biletów, tak? Ponoć. No nie ponoć, tylko tak było, nie bądź skromny. No jestem skromny. To już chyba nie mamy o czym rozmawiać. Dobra. To cześć. Jak to się i godzina muzyki, jak to się robi? Jak myślisz, skąd się wzięło to zaufanie ludzi, którzy postanowili nie słyszeliśmy, jeszcze nie wiemy czego się spodziewać, ale walimy w siwy, jak w dym za Tomkiem. Jak ty żeś sobie ich wychował? Nie mam pojęcia. Być może promocja dobrze zadziałała tego koncertu. Wiesz co, nie wiem, ja tak naprawdę, wiesz, od mojej ostatniej płyty solowej minęło 6 lat, to jest kawał czasu. Tamta płyta gdzieś tam jakoś fajnie się odbiła echem w rynku, może też nie takim, wiesz, mainstreamowym, natomiast, natomiast gdzieś tam trafiła do ludzi różnymi kanałami, wydaje mi się, że głównie przez YouTube. I faktycznie grając jeszcze parę lat temu koncerty z tamtym materiałem, gdzieś ta publiczność przychodziła i kojarzyła te numery, więc też zobaczyłem na publiczności osoby trochę starsze, czyli być może to jest ta publika, ta sama, która dojrzała. Która dojrzała, no. To bardzo fajnie. Słuchaj, przeczytałam taki fragment wywiadu z tobą przy okazji A to jakaś świeża rzecz? Nie, stara, możesz nie pamiętać? Mogę. Przypomnę ci, kiedy nagrywałeś ostatnie wspólne zdjęcie, ludzie mówili, Makowiecki zaskoczy teraz albo nigdy. Myślisz, że wtedy zaskoczyłeś tą płytą? Wiesz co, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nigdy się nie zastanawiam nad tym. Nie, ona miała dobry odbiór. Dostałeś. Zostałeś pochwalony przez krytykę. Były nominacje do nagród. Tak. Więc niby wszystko poszło tak jak powinno. Ale czy na takie zaskoczenie liczyłeś, czy chciałeś czegoś więcej? Słuchaj, nie wiem na co liczyłem, natomiast ja lubię sam siebie zaskakiwać i na tamten czas to była dobra płyta, wiesz, jestem bardzo z niej zadowolony. Pracowałem nad nią z Danielem Blumem, z moim dobrym kumplem. Z wybitnym kompozytorem. Z wybitnym, żyjącym kompozytorem to filmowym. Prawda. No i to była fajna, to była dobra płyta, naprawdę, wiesz, naprawdę fajne numery z dobrymi tekstami Marka Jałowieckiego. Czy była zaskakująca? Nie wiem. A jak? Nie zastanawiałem się nad tym, nie klasyfikowałem tego w ten sposób. To może być zaskakujące. No właśnie, wiesz, chciałam zapytać, ale to jest sampler. Chwila przed premierą, nie mamy jeszcze pełnego egzemplarza, ale właśnie chciałam zapytać, podsumowując tę część rozmowy, jak dostałeś, nie wiem w jakiej formie dostaje się teledysk, jak on już jest zmontowany i zrobiony, przypuszczam, że przez internet, pewnie przez WeTransfer, reżyser ci przysłał. Na pendrive. I słuchaj,
włączasz komputer, włączasz ten teledysk, oglądasz, patrzysz, widzisz pierwszy raz, słuchasz, widzisz obraz, łączysz go z muzyką. No i czym cię zaskoczył ten numer? W ogóle czym cię zaskoczyła ta produkcja? Wiesz co, ja nad tą płytą, jeżeli chodzi o produkcję, pytasz mnie o singla? O singla, tak, o singla, którego za chwilę posłuchamy. Mnie to niczym nie zaskakuje, ponieważ ja pracowałem nad tym, jestem producentem tego, wiesz, przez dłuższy okres, więc znam na tej płycie. Dostałeś z obrazkiem, grasz tam główną rolę. Nie wierzę, że nie pomyślałeś. O kurczę, nieźle wyszło. No dobra, to ja teraz... Nie, wyszło dobrze, jestem zadowolony. W zasadzie, jeżeli mamy rozmawiać o teledysku, to faktycznie klip reżyserował Łukasz Garlicki. Poczekaj, dajmy zobaczyć tym, którzy oglądają nas w internecie na przykład. Dajmy posłuchać tym, którzy nie mieli okazji. Ja tylko powiem, bo teraz będzie ta piosenka i będzie ten obrazek i będzie klip. Ja tylko powiem, że jak usłyszałam ją 2 dni temu... Mhm. Tak do dziś siedzi mi w głowie i średnio raz na godzinę włączam ją sobie na YouTubie. Faktycznie Moizm jest twoim. Jest stuprocentowo moją płytą. Oczywiście, wiesz, jest parę osób, bez których tej płyty by nie było.